Drop it. Otamendi jego. Fakt, że stoperzy u niego niesamowicie operują piłką. Kun Aguero z dystansu i pierwsza dobra interwencja Willa Norrisa. Ma kropkę na 178. Bram. Używa gwizdka, bo dopuścił się faulu. Zawodnik Manchester City. A my oglądamy to po pierwsze złe przyjęcie piłki przez reprezentanta Alvis Celestes. Ale doskonale wiemy, Filip, jak wygląda ten wybór piłkarzy przez Jorge Sampaolego. On jest alogiczny. No to tworzyła się przestrzeń, uzupełnił tę lukę. Kun Aguero za chwilę może wystąpić w roli centrującego. Aguero w pole karne. Jeszcze strzał, ale niecelny. Trzeci, piłka nie... Manchester United z Huddersfield to chyba sobie oszczędzimy komentarzy. Ale... 78% posiadania piłki w stylu Guardioli. Tymczasem Gündogan w pole karne, szansa na strzał, Sterling. On jest niezwykle szybki. Widzieliśmy gigantyczną różnicę w ruchach, w szybkości w polu karnym. Na tej podstawce od piwa, jak mawiają Niemcy, czyli na 1-2 metrach kwadratowych. Ale wciąż bezcelnego strzału z City od momentu, kiedy przymierzył Kun Aguero, świetnie wybronił tę piłkę po uderzeniu. Will Norris. Mamy tych piłkarzy, którzy w powietrzu potrafią grać dobrze. Dośrodkowanie w 16 i pewnie chwyta piłkę Claudio Bravo. Pierwszy celny strzał na jego bramkę. No to wreszcie możemy mówić o jakimkolwiek zagrożeniu ze strony zespołu, który, przyznam ci szczerze, budując jak na razie te swoje ataki, jest wolniejszy od wiewiórki, która jeszcze biegała po murawie tego stadionu, zanim weszliśmy na antenę. No i niestety, ale służby porządkowe, te Ukraińca przez te 40 minut rywalizacji. Ilkay Gündogan. Piłka mocno podana, wydawało się w pierwszej fazie, że niedokładna, ale jednak to wszystko wyważył znakomicie Ilkay Gündogan, Kun Aguero. Wciąż bez gola. Musi wracać, jest pracowity. To też Pep przekazuje taką kulturę pracy, do której się wszyscy dostosowują. Tymczasem szansa na Wolverhampton. Kapitalnie broni Claudio Bravo. A to była sposobność Brighta Enobakera, który stanął przed wymarzoną okazją. I Nigeryjczyk wie, że to była jedna taka szansa na 100. Cytując grabarza ze strachu na lach. Coż to się tutaj najlepszego wydarzyło? Aż ciężko uwierzyć w taki błąd Mangali, który przecież zupełnie nie zdawał sobie sprawy, gdzie jest jego rywal. Patrzył już bliżej, wzrok skierowany na... Strata w środku pola, Diaye. Już do środka w kierunku Brighta Enobakera. Ale ten zawodnik musi sobie poradzić z pierwszym atakiem obrońcy The Citizens. Marshall zmienił strony. Marshall wycofuje przed 16. Strzał jednak fatalny. Kończy tę akcję. Claudio Bravo to zawodnik, który ostatnio powiedział interesującą rzecz odnośnie reprezentacji. Po tym katastrofalnym występie z Brazylią, odpadnięciu, a brakło awansu na mundial, że on już jest Robinho. Enobakker. Teraz Ryan Bennett zagrał do środka, szansa dla Wolves. Czy padnie bramka? Marshall w pole karne. Elder! Powstrzymany przez Claudio Bravo. Druga kapitalna akcja. Brakuje im jednak pewności siebie. Dokładnie tak, gdyż nie wiedział do samego końca, jak ma się zachować. Wściekły jest na siebie zawodnik występujący z numerem 17. Spalonego nie było, ale proszę, to przyjęcie było tak problematyczne, tak amatorskie. Elementarny błąd, zawiodła go ta lewa noga. Oni są w ogóle przez tym, poza jedną postacią biegającą na tempie, nie ma nikogo, kto mógłby piłkę sięgnąć. Danilo. Podaje do Sterlinga, Raheem Sterling, Danilo w pole karne. Spokojnie piłkę łapie Will Norris. Trzeba było grać jak piszczek po ziemi. Jeszcze patrzę na tę sytuację. Czy można było piłkę wycofać do Sterlinga? Tak, ale tam blisko był. De Bruyne scores despite the best efforts of Norris. The goalkeeper gets the right way. Too much power in the right foot of De Bruyne. That languid style of his made his way up, spots the ball down, Toure. Looks to put City 2-1 up. Oh, yes. Eight back, he'd be horizontal. On loan from Spanish club Villarreal. Three successful penalties so far. Can Ndiaye make it four? Not much of a run up here. Oh, fine
save by Bravo. Goalkeeper guesses right in the corner, and it's a slip too from Ndiaye. Team taking the penalty second from the start, because despite the fact they're 2-1 down, it's not City to take the next penalty. Remember, it's each team. Connor Cody has been magnificent tonight as a central defender. He's a central midfield player by trade, but played in the back three tonight, and he was tremendous throughout. Well, Cody needs to score here. Oh, and Bravo denies him. And again, it wasn't right in the corner, and if you guess right, you're going to save those. Good height. Manchester City 2-1 up in the shootout, and with this extra penalty in hand. Leroy Sané to give Manchester City at least one foot in the quarterfinals. Oh, and only just in off the underside of the crossbar. And now, given the way this new goal to break the all-time City goal-scoring record, and not only that, it's a successful penalty if it is. His team are through. Sergio Aguero for the City record books, out on his own. Oh!